Witajcie, kochani. Dzisiejszy dzień to dzień, powiedzielibyśmy, wsłuchiwania się w ciszę serca. W tę ciszę serca wchodzi Słowo Boże. Wchodzi Pan Bóg, który chce poruszyć nasze serce i zmobilizować je do tego, aby bardziej kochały. Aby nie zapominały o tym, dla kogo zostały stworzone. Po co zostały stworzone? Dzisiejsza uroczystość Zwiastowania Pańskiego to uroczystość szczególna. To uroczystość odpowiedzi Fiat. Tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Odpowiedzi tak, Fiat, w pokorze i czystości serca. Maryja, która słyszy słowa Archanioła Gabriela, odpowiada otwartym, gorącym sercem i przyjmuje wolę tego, który chce dać swojego Syna. To uroczystość, która także pomaga i nam przyjrzeć się świętości naszego życia. Czy my pamiętamy o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego? Że jesteśmy tymi, którzy potrafią rzeczywiście kierować się dobrem, kierować się darami Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, dziś zapraszamy Cię do tego, abyś odmówiła Anioł Pański za tych wszystkich, których kochasz i tych, których nosisz w swoim sercu.